Travel. Z tej strony Madzia Magdziesz i witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w studiu ze mną specjalni goście. Maciej Wenec. Witam serdecznie, cześć, cześć. Oraz Adam Bodzia. Dzień dobry. Dzisiaj audycja będzie bardzo ciekawa, ponieważ o autostopie. Chciałabym Was zapytać, skąd się w ogóle znacie? Jak się poznaliście? Pozwolisz, że zacznę, Adam? Oczywiście. No, znamy się głównie ze szkoły. Chodziliśmy razem do podstawówki, do gimnazjum i rozstaliśmy się po gimnazjum, więc nasze drogi się rozeszły, ale połączył nas jeden temacik główny, czyli przygoda i taka adrenalina, żeby spróbować czegoś nowego. I właśnie może nie to, jak się poznaliśmy, przywołał pomysł tego, żeby pojechać autostopem gdzieś do obcego kraju i zobaczyć coś nowego, ale właśnie moment, kiedy myśleliśmy nad czymś nowym i stworzeniem czegoś, co jeszcze nigdy nie robiliśmy, i właśnie wybraliśmy autostop. Nie wiem, czy to ma jakieś... Wspólna chęć do oderwania się od codzienności na pewno. Tak. Poznania czegoś naprawdę nowego i ekscytującego. A na pewno to nie było związanego, jak chodziliśmy jeszcze razem do szkoły. Poznaliśmy się w zupełnie innej tematyce niż autostop. Czyli Wam się jednak udało połączyć tą pasję. Mhm. A chciałabym Cię jeszcze zapytać, bo nie jest może to związane z tematem przewodnim audycji, ale chciałabym się dowiedzieć, bo jesteś magikiem, prawda? Mhm. Zajmujesz się tym i chciałabym Cię zapytać, jak wygląda praca magika od kuchni? Tak zapytam. Od kuchni? Warto to też wspomnieć, że podróżowanie autostopem wiąże się mocno z tym, jak masz coś, co można wiązać z zarabianiem pieniędzy podczas podróży. Załóżmy, wchodzę do baru, zarabiam z napiwków i jadę dalej. Takim sposobem właśnie też przejechałem przez Niemcy, Austrię, Węgry, jak byłem przez podróż przez Europę. Zatrzymywałem się w tych większych miastach i starałem się wejść do baru. Jeżeli brakowało pieniędzy, no to starałem się zarobić coś w barach. Najgorsza sytuacja, jaka mnie spotkała, to właśnie w Budapeszcie, gdzie prawie żadna osoba nie mówiła po angielsku. I tam, żeby dogadać się, był problem i... no... tam już było o wiele trudniej z dogadaniem się i zarabianiem pieniędzy z magii, dlatego nie w każdej sytuacji można sobie poradzić jednak z tym, co wydaje się być uniwersalne. Czy podchodzisz jeszcze do przechodniów na ulicy, aby pokazać im sztuczki iluzjonistyczne? Jeżeli przechadzacie się przez ulicę Floriańską, możecie często nas spotkać razem z Pawłem, takim co czarujemy i występujemy też na prywatnych imprezach firmowych, na weselach i różnych tego typu imprezach. A występujemy tuż przy Kościele Mariackim i tam tworzymy wokół siebie ludzi. No, zbieramy wokół siebie ludzi i właśnie występujemy dla 40-50 osób w takim skromnym gronie. Właśnie to się nazywa basking, czyli tworzenie show i zbranie wokół siebie ludzi na ulicy. A jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z magią? A to akurat też nie jest związanego z autostopem, ale dosyć ciekawie. Jak byłem w górach, złamałem nogę. Wróciłem do domu, nie miałem co robić w domu ze złamaną nogą, no i zająłem się kartami, bo nie miałem co robić z rękoma. I szczerze, na początku to związałem się ze sztuką tasowania kart, czyli cardistry, co polega na tym, żeby tasować w jak najbardziej efektowny sposób karty. Ale później zauważyłem, że największe emocje, największą radość przynosi mi to, jak pokazuję ludziom sztuczki, dlatego pokazałem pierwszą sztuczkę rodzicom. Powiedzieli, wow, ale to super. I tak zacząłem podchodzić do ludzi na ulicy. Pierwsze, co pokazałem jakiejś obcej babci na ulicy tuż przy moim bloku. Przestraszyłem się zupełnie i można powiedzieć, uciekłem od niej, dlatego nie wspominam tego zbyt dobrze, ale właśnie takie były początki. Dlatego się zająłem iluzją, bo nie miałem co robić ze swoimi rękoma. I to właściwie nie jest taka historia, jak niektórzy opowiadają historię o swoim dziadku, że dziadek ich zachęcił, tak jak znany Dynamo z Anglii. Ja mam zupełnie inną historię i trochę zabawniejszą. To jest bardzo ciekawa historia, jak zacząłeś tą swoją przygodę. I ile już trwa ta twoja przygoda? 7 lat. Myślę, że 7 lat już będzie. Mhm. Przez 7 lat zdążyłem złamać nogę tak 4 razy oraz połamać ręce tak 4 razy. No, myślę, że taki wynik osiągnąłem. Kartoteka w szpitalu jest większa niż policyjna, więc tym mogę się pochwalić. Wspólnie autostopowaliście do Czech. Dlaczego w ogóle Czechy i jak w ogóle przebiegała wasza podróż, jak to się zaczęło? Czy możecie coś trochę powiedzieć o tym? To była kompletnie randomowy pomysł. Będąc razem w plazie, kompletnie tak z powietrza wystrzeliłem, że może pojedziemy do Czech. Jak mówię, może się to uda, może nie. No i po pół roku wyjechaliśmy.
przez pierwsze 2-3 miesiące ustalaliśmy sobie, przez jakie miejsca przyjedziemy. Wiem, może wydawać się ta trasa dosyć krótka i 5 dni może się wydawać takim dosyć krótkim dystansem, ale według nas te 5 dni były tak mocno intensywne, że możemy się pochwalić tym, jak dużo się nauczyliśmy podczas takiej podróży. Adam, jako że pierwszy raz wtedy jechał autostopem, może opowiedzieć też o czymś takim, czym jest pierwszy raz autostop, a zwłaszcza w obcym kraju, nie w Polsce. Na pewno zmienieniem kompletnie wartości postrzegania świata. Naprawdę jako człowiek, który patrzy trochę bardziej negatywnie na wszystko, jednak kiedy się poznaje tylu, poznaje się wielu osób, poznaje się dużo osób i dowiaduje się, jak bardzo mili i otwarci potrafią być, to naprawdę zmienia się postrzeganie na nasz świat. No tak, też jestem, zgadzam. Też jak pierwszy raz jechałem autostopem, to moment, kiedy wchodzi się do samochodu pierwszy raz do obcego, do obcej osoby, zatrzymuje taką osobę i wsiada się do obcej, zupełnie obcej osoby, wyobraża się, przychodzą do głowy różne rzeczy, że może coś się stać, w każdej chwili może ten ktoś coś usłyszeć od nas, czego nie chciał usłyszeć i może nam coś zrobić, ale po czasie okazuje się, że każdy zatrzymując się raz po razie samochód, kolejny samochód i tak dalej, okazuje się, że to... Ludzie są naprawdę skorzy do rozmowy, skorzy do kontaktu. Tak. I otwarci. Zgadza się. Jak tyle, według mnie, bardziej bezpieczniejszą formą podróży jest autostop niż biuro podróży. Biuro podróży organizuje wycieczki za granicę i szczerze wydaje mi się, że więcej wypadków było związanych z tym, że biuro podróży z czymś zakłamało, biuro podróży okłamało, niż autostopowicz, który zaplanował sobie trasę po swojemu, zaplanował, co chciał odwiedzić. Jeżeli mu się nie udało, nie zobaczył danego miejsca, okej, ale nie stało mu się nic złego podczas podróży. W porównaniu, załóżmy, do biura, które wynajęło hotel, a okazało się, że tylko hotelu nie było. No ale przyznajcie jednak, że autostopowanie to taka forma podróży, która wywołuje pewne obawy o bezpieczeństwo. Jak w ogóle wasza rodzina, wasi najbliżsi zareagowali na ten wasz pomysł? Bo na przykład moja siostra też podróżowała autostopem i dowiedzieliśmy się o tym dopiero, jak już wróciła z tej podróży. Czy było trudno przekonać waszą rodzinę, waszych rodziców? Czy tak podchodzili przychylnie do tego? Była taka pewna kontrowersja oczywiście, dlatego że nigdy nie byłem daleko. Ale jechałem z człowiekiem, Maciek to jest naprawdę odpowiedzialny człowiek, który w tej wyprawie do Czech wszystko, w sumie większą część on zaplanował. Dlatego, że czułem się też bezpiecznie i zwykła taka normalna rozmowa o tym, co będzie, że mamy jakiś backup w razie czego, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. Nie rzucaliśmy się też na wiatr, było to zaplanowane. Nie była to też podróż gdzieś w Chiny na 30 lat czy gdzieś, więc po prostu zwykła rozmowa i przedstawienie argumentów jakichś racjonalnych. Jeszcze chciałem wspomnieć, że w moim przypadku, jak jechałem pierwszy raz, zapytałaś o to, jak zareagowali rodzice o to, że jedziemy na taką podróż. Miałem sytuację, że chciałem jechać z kolegą, który już to robił. Jechał autostopem do Amsterdamu, tam czarował, bo też jest magikiem i wrócił bezproblemowo. I przekonałem się do tego w ten sposób, że on pojedzie ze mną. 2 dni przed podróżą powiedział mi, że jednak nie może jechać, bo ma pokaz związany z dosyć ważną okazją, dlatego no musiałem wybrać się tam samemu. A żeby sobie utrudnić życie, kupiłem bilet do Wrocławia z Krakowa, żeby nie powiedzieć sobie w pewnym momencie, a wracam do domu. Jestem we Wrocławiu, nie mam biletu powrotnego i jedyne, co mogę zrobić, to wrócić autostopem do Krakowa. Nie stać mnie na powrót do Krakowa, bo nie mam pieniędzy i muszę je zarobić w trakcie przejazdu. I tak właśnie pojechałem do Wrocławia, tam zatrzymałem się na wylotówce, zacząłem łapać autostop pierwszy. Okazało się, że szło mi to słabo. Przyszła dziewczyna, też autostopowiczka, złapała w ciągu 5 sekund, co mnie trochę przykro mi było. Ale wszystko prowadzi do tego, że nie powiedziałem nic rodzicom, że jadę sam. Dopiero po przyjeździe Niemiec, Austrii, Węgier przyjechałem do Krakowa. Tak po miesiącu wybrałem się z mamą na pizzę i powiedziałem, mamo, bo ja byłem sam tym autostopem, a mama wtedy przerażona mówi, o Jezus.
Była bardzo zła? Mama wiem, że mnie teraz słucha, więc nie potrafię określić, nie będę mówił, co o tym sądzi, ale na pewno uważam, że była dumna, a jednocześnie było jej przykro, że jej tego nie powiedziałem, ale uważam, że jakbym powiedział, to nie dostałbym pozwolenia na przejazd, w cudzysłowie, dlatego postanowiłem o tym w ogóle nie informować i najwyżej powiedzieć po przejeździe powiedzieć o tym. Lepiej późno niż wcale. Zgadza się. Swoim rodzicom. Tak jak zrobiła to na przykład moja siostra. O. Tylko, że moja siostra powiedziała od razu po powrocie do domu, jakoś następnego dnia o tym. Jak podróżowaliście razem do Czech, to czy mieliście jakieś większe problemy z tym, z kierowcami, aby się zatrzymali, czy raczej jakoś to się tak sprawnie odbywało? Mieliśmy ogromne szczęście. Nie wiem, w wielu przypadkach po prostu to było niesamowite, dlatego że nie myśleliśmy. W większości przypadków nie musieliśmy kompletnie czekać. Pamiętam, że w drodze na Turnow, kiedy szliśmy autostradą, Maciek wziął kartonową jedną ścianę od pudełka, którą trzymał z tyłu, tak dla zasadzie kompletnego szczęśliwego trafu, że a może ktoś się tam znajdzie. Idziemy, Maciek trzyma po lewej stronie i gość od razu się zatrzymuje, miga do nas światami, że chce. To było, z tego co Maciek mi mówił, to jest naprawdę rzadkie i zgadza mieliśmy się. Wielkie szczęście. Czekaliśmy tak z 3 godziny na miejscu, gdzie nam podjechał kierowca i powiedział, przejdźcie tam będzie o wiele lepiej. Przeszliśmy tam, 5 sekund, już mamy samochód. Nie powiem, czekaliśmy też w niektórych momentach. A co do niebezpiecznych sytuacji jeszcze, wspominałaś, czy kierowcy się tak... pokazują, że są niebezpieczni. Co najwyżej środkowy palec od czasu do czasu pokażą, ale najgorsza sytuacja wydaje mi się, że była wtedy, kiedy byliśmy w Czechach, dokładnie Pradze nad ranem, gdy nad ranem około 5-4 to było weekend, więc tym bardziej mógł nas zaczepić jakiś pijany człowiek po imprezie. Podszedł do nas i zaczął mówić do you wanna fight with me? Z angielskiego, czy chcesz się ze mną bić? A ja mówię, nie, coś ty. Przecież jesteśmy razem narodem, jestem z Polski, więc możemy się pogodzić i tak dalej. A on zaczął na mnie napierać. Adam wtedy nie wiedział, co zrobić. Ja wtedy zacząłem z nim się witać, tak jakbym chciał pokazać, że się zgadzam z nim i z tym właśnie człowiekiem, który na nas atakował. I w ostatniej chwili mówi, brother, okay. I wtedy powiedziałem sobie, Jezus, ale było blisko. A miałem w każdej chwili gaz pieprzowy w swojej kieszeni, czego nie powinienem teraz mówić, że bo to jest nielegalne, ale... Myślę, że ale zgadza się. Myślę, że to zmieni właśnie spojrzenie na świat. Na to, że wystarczy uśmiech czasami, aby człowiek zmienił kompletnie nastawienie i że świat nie jest taki straszny, jak go maleją w mediach. Zgadza się. Wystarczy pozytywnie podejść do rzeczy i odpowiednie podejście do tego. Proszę? Mieć odpowiednie podejście do tego. Przejdźmy po prostu, dlatego że ten autostop nie różnił się niczym od przejścia przez ulicę. Może w ilości niebezpiecznych sytuacji, ale tak naprawdę, gdy się zmierzy człowiek z jakąkolwiek trudnością w życiu albo jakimkolwiek niebezpieczeństwem, to po prostu pomyśleć racjonalnie, może nie zapanować, bo zapanować wszystkiego się nie da, ale pomyśleć, zobaczyć, zaufać instynktom i będzie dobrze. Było wiele jakichś takich sytuacji, w których mogliśmy... Ja miałem jakieś takie problemy ze zdrowiem i myślę, że w każdej sytuacji po prostu w życiu trzeba się kierować rozsądkiem i wszystko będzie dobrze. Czyli było to dla was takie bardzo budujące doświadczenie. Tak. Jak każdy autostop. Myślę, że każde niebezpieczne doświadczenie jest takim budującym w sobie wewnętrzną siłę. Każde doświadczenie jest ważne. Tak, w jakiś sposób wmacnia człowieka. A ile dni spędziliście w ogóle w Czechach? I co zwiedziliście? Jakie dni? Ile dni? Ile dni? Tak. Myślałem, że jakie? No romantyczne z Adamem. Jak to bywa 24/7 z chłopakiem, no do różnych rzeczy doprowadza. Żartuję oczywiście. Pod koniec już się nienawidziliśmy. Nie, prawda jest taka, że po tych 7-5 dniach... Proszę? Ile dni do tego wystarczyło, żebyście zaczęli się nienawidzić? Po tych 5 dniach, wiesz, nawet po 2 dniach już człowiek poznaje drugą osobę, jaka jest naprawdę. To jest niesamowite, dlatego że my się znaleźliśmy od podstawówki, a dopiero podróż...
pozwoliła nas, nam poznać się od takiej strony, której się nie znaliśmy. Tak, poznaliśmy zupełnie inne strony niż wcześniej. I te negatywne, i te pozytywne według mnie. Chcąc czy nie chcąc, musieliśmy. Mogliśmy się odseparować, ale wątpię, że byśmy przyszli. Była sytuacja, że Adam zachorował na tyle, że mógł wrócić do Polski, no, ale powiedział nie, biorę się na siły i lecimy. No i właśnie w tym momencie z Pragi pojechaliśmy do Brno, czyli tam na wschód miasta, no i wróciliśmy przez Cieszyn i do Krakowa. Czyli ile dni tak spędziliście w podróży? 5 dni? Wydaje mi się, że to było 5 dni. To nie było 7? No 7. Już 7 nie pamiętam dni. Nawet. To był cały tydzień. No. Chyba. Ale wspaniały tydzień. Maciej powiedział, że autostopowanie do Czech było twoim pierwszym autostopem. I czy zdecydowałeś się na jakieś takie kolejne formy podróży? Jest tak, że po tym autostopie, jak idę się myć rano, to często moje jedyne myśli to jest właśnie autostopowanie, przypominanie sobie tego wszystkiego. To jest ciekawe, dlatego że nie, po prostu to jest bardzo silne emocje, tak? Bardzo, bardzo silne doświadczenie i jak człowiek próbuje tego, to na pewno to nie jest ostatni raz. I jeśli ktoś zdecyduje się wypróbować, to myślę, że na tym jednym razie nie pozostanie i na pewno planuję. Mamy z Maćkiem plany i czasami właśnie podczas takiego tak zwanego daydreamingu strasznie sobie wyobrażam to wszystko, przewołuję pamięci, jak już powiedziałem. Tak, na pewno myślę nad czymś jeszcze, że to nie był koniec. No to możecie zdradzić, czy macie już jakieś cele, do których chcielibyście dotrzeć razem autostopem? Chcielibyśmy dotrzeć do Grecji w tym roku, natomiast ze względu na maturę i te sprawy mamy utrudnienia czasowe i opóźnienia. Matura w maju, to potem cały czerwiec. I jeżeli się ją zda. Ale myślę, że wszystko pójdzie pozytywnie i planujemy właśnie swoją podróż do Grecji oraz planujemy też stworzyć pewne biuro dla autostopowiczów, ale to już tak swoją drogą. Czy mógłbyś trochę rozwinąć swoją ideę i opowiedzieć słuchaczom, co zamierzasz? Tak jest. Na początek chciałbym wspomnieć, że pomysł ten przyniósł wiele negatywnych opinii na ten temat, żeby zrobić coś takiego. Dlaczego? Chodzi o moralność. A jeśli rozwiązać ten temat na głębsze więzi, chciałbym wspomnieć, że w każdej dziedzinie na świecie istnieje komercjalizacja. Jeżeli by tak popatrzeć na każdą z dziedzin, w turystyce robią się pieniądze na wyprawach, w sklepach robią się pieniądze na różnych rzeczach, nawet w medycynie, kiedy powinna być za darmo, załóżmy, żeby nie czekać, robi się pieniądze. Tak według mnie. I tak samo znalazłem pewien sposób na zarobienie pieniędzy z autostopu. Otóż, gdyby tak popatrzeć na to z tej strony, w autostopie nie ma zbytnio dużo sposobów na zarobek w sposób taki oficjalny. Są sposoby, żeby zarobić na ulicy, są, tak jak wcześniej wspominałem z magii, są sposoby, żeby załóżmy śpiewać na ulicy, grać na gitarze, czy nawet słyszałem o przypadkach żebrania, co wydaje mi się trochę już na skrajnym wyczerpaniu i skrajnych pomysłach, ale to już pomijam. Według mnie to już jest za dużo, ale przechodząc do tematu, wydaje mi się, że pomysł, który mam na myśli, czyli wynajmowanie podróżników autostopowych na swoją wyprawę byłoby dobrym pomysłem. O co dokładnie mi chodzi? Chodzi mi o to, że sytuacja, kiedy początkujący autostopowicz chciałby zacząć, ale nie ma kogoś z osób znajomych, które mogłyby mu pomóc, nie ma wśród osób, które zna, żeby go wprowadziły w temat, przeszkoliły, albo chociaż mu powiedziały, że to naprawdę jest w miarę bezpieczne. Nie będę mówił, że to jest 100% pewniak, bo nigdy nie jest, ale jednak jest to coś, co każdy powinien chociaż raz w życiu spróbować i zobaczyć, co to znaczy prawdziwy autostop, co to znaczy wsiąść do obcego samochodu, to żeby go zachęcić, a jednocześnie jeżeli on chce, ale się boi i przez to nigdy nie wsiądzie do obcego samochodu, chciałbym, żeby ludzie wynajmowali osobę, która by ich przeszkoliła w całym temacie, po całym szkoleniu wchodziła z nimi w całą podróż i przez całą podróż pokazywała im, jak to ma wyglądać, żeby
podczas podróży zauważyli, że nie jest to tylko i wyłącznie wsiadanie do samochodu, jechanie z punktu A do B, wysiadanie i jesteś u celu i to wszystko załatwione. Tu chodzi o małe kroki, które rozwiązują każdy poszczególny problem. Od problemów fizjologicznych, aż po problemy, takie jak wcześniej wspominałem, czyli niebezpieczne, załóżmy, ktoś kogoś zaatakuje, przez jakieś problemy w dogadaniu się z inną osobą. Miałem przypadki, że jechałem z człowiekiem, który zupełnie nie znał angielskiego i nie znał polskiego. Ja nie znałem niemieckiego i nie znałem węgierskiego. I to nas różniło. Nie potrafiliśmy się w ogóle dogadać, dlatego jeżeli chcieliśmy coś powiedzieć, ja mówiłem jakieś zdanie, a on odpowiadał a wtedy on zadawał jakieś pytanie, a prawda była taka, że nic o sobie nie wiedzieliśmy i nie potrafiliśmy się zupełnie dogadać. I praktycznie o niczym nie gadaliśmy. Gadaliśmy o czymś, ale o niczym. I w momencie, kiedy zatrzymaliśmy się w jakimś miejscu, bodajże w jakimś sklepie, on powiedział, okej, idę teraz do sklepu, a z grzeczności wypada też wyjść z samochodu, więc poszedłem z nim. I on w pewnym momencie mówi, o, zapomniałem portfela. Ja miałem plecak w samochodzie. To był moment, kiedy prawdopodobnie chciał odjechać z tym plecakiem i chciał wykorzystać okazję. Ale ja powiedziałem, okej, to ja też z panem wrócę, bo wiedział, że ja mogę tam zostać i może sobie w tym momencie wziąć plecak. I to jest moment, kiedy nauczyłem się czegoś takiego, żeby nigdy nie zostawiać plecaka, załóżmy, w sytuacji, kiedy jest bardzo ruchliwa droga i można się dostać do tego samochodu, bo zawsze można umówić się z kimś, że ktoś pójdzie do sklepu, a ta druga osoba podejdzie do samochodu i weźmie, załóżmy, plecak. Tak samo nigdy nie wkłada się plecaka do bagażnika, jeżeli kierowca siedzi przy kierownicy i w każdej chwili może odjechać. Jeżeli są dwie osoby autostopujące, okej, można tak zrobić, jedna osoba wchodzi do samochodu, a druga wkłada plecak do bagażnika, ale dopóki kierowca nie wysiądzie, nie wypada wkładać plecaka do bagażnika, bo może to się skończyć, no nieciekawie, załóżmy, nawet nie w Polsce, ale gdzieś poza granicami naszego kraju. I pomysł sprowadza się do tego, żeby organizować wyprawy autostopowe na wybrane miejsce przez tego początkującego podróżnika i wprowadzającą osobą byłaby właśnie ten doświadczony podróżnik. Biuro podróżników, które wynajmuje, załóżmy, takiego autostopowicza, który chce pojechać, i podróżnika, który już jest doświadczony, jadą razem na podróż, on odbywa podróż i oczywiście dokonuje się pewna usługa. I tutaj pojawia się pytanie o moralność. Otóż poruszony został temat na pewnej grupie autostopowej, czy autostopowanie nie powinno być darmowe. A co jeżeli już jest, załóżmy, zapłacone z góry za podróż z jakimś podróżnikiem, to dlaczego kierowca ma nie dostać za to pieniędzy? Ja uważam, i tak samo Adam, przedtem rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli ktoś już decyduje się na wzięcie autostopowicza, to nieważne, czy zapłacił, czy nie, po prostu decyduje się na wzięcie kogoś i zaoferowanie mu pomocy. Nie wiem, dlaczego kierowca miałby dostać jakieś pieniądze. W sensie główny problem pojawi się z tym, że Maciek jako osoba, czyli jako ta firma, albo ktokolwiek, który byłby zatrudniony przez tego Maćka, posłużyłby się darmowym przejazdem. I myślę, że tylko w tym tkwi ten problem. I to nie ma żadnej różnicy między tym, czy ta osoba jest prowadzona przez kogoś, czy idzie samemu. I tak ten człowiek nie dostanie pieniędzy, no bo za autostopa się nie płaci. Płaci się czymś innym, rozmową się płaci. I cały czas idea pozostanie ta sama, czyli autostop jest darmowy, a za usługę szkolenia można zapłacić co najwyżej. Ale autostop według mnie zawsze pozostanie darmowy, dlatego to się nie łączy. Jeśli ja miałam się tak też wypowiedzieć na ten temat, to dla mnie jest to bardzo ciekawy pomysł, bo jest to coś, o czym nigdy nie słyszałam. Jest to też coś bardzo kreatywnego, więc jeśli ja na przykład też osobiście chciałabym też kiedyś podróżować autostopem, więc jeśli miałabym taką możliwość, to myślę, że chyba skorzystałabym z twoich usług. Dlatego potencjalnie jest dużo klientów, którzy mogliby coś takiego wykonać, którzy byli chętni na takie coś. Poza tym odgórna idea jest taka, żeby jak najwięcej ludzi przekonało się do autostopu, aby poszerzyć społeczność, i myślę, że taki pomysł nic tylko zwiększyłby właśnie to spektrum ludzi, którzy przekonaliby się i zobaczyliby to w jeszcze bezpieczniejszy sposób. A kiedy planowalibyście rozwinąć taką swoją działalność związaną z usługami dla ludzi, którzy chcieliby podróżować autostopem? Plan jest na 2019 rok, czyli tuż po skończeniu tego sezonu chcielibyśmy zacząć działać w tym całym biznesie, ale
jako że to się rozciąga w czasie na różne tam predyspozycje, mówię, różne tam dokumenty, założenie wszystkich ubezpieczeń, a przede wszystkim możliwości z tym, że podróżnik, który jedzie, nie jest w pełni bezpieczny podczas takiej podróży, to trudno będzie udowodnić przy zakładaniu takiego biura turystycznego, bo to by podchodziło pod biuro turystyczne, trudno będzie udowodnić pewność, że taki podróżnik będzie bezpieczny, a właśnie przy założeniu takiej działalności trzeba udowodnić, że jednak ta wygoda i bezpieczeństwo jest zapewnione. Mam nadzieję, że nie przerazi Was biurokracja polska i że kiedyś będziemy mogli usłyszeć o takiej Waszej firmie. Planujecie to założyć razem, czy jak to ma być? Miałem plan założyć to z osobami, które byłyby chętne na taką działalność. Jak ktoś się dołącza, bardzo chętnie go przyjmuję do takiej współpracy, ponieważ uważam, że takiego pomysłu nie da się rozwinąć samemu. Z czymś takim trzeba iść współpracować z różnymi ludźmi. Nie mamy pomysłu, gdzie my tutaj będziemy naruszać jakieś sprawy etyczne, więc jeśli ktokolwiek miałby być jakieś wątpliwości, to zapraszamy do rozmowy na ten temat. No, życzę Wam powodzenia z tą Waszą własną małą pierwszą firmą. Dziękujemy. Wspominałeś o takich małych radach, które należy, Rada Bezpieczeństwa, które należy, jakie względy bezpieczeństwa należy zachować przy podróżowaniu autostopem, i właśnie wspominałeś o tym plecaku. Jakie masz jeszcze rady dla osób, które po raz pierwszy podróżują autostopem? Czego należy się wystrzegać? Wystrzegać się na pewno strachu, stanięcie na ulicy. Jak już stajesz na ulicy, nigdy nie patrz, nie zwracaj uwagi na ludzi, którzy pokażą ten środkowy palec. Jeżeli coś się wydarza takiego, co załóżmy zatrzymuje się kierowca i widzisz, że to jest podejrzany samochód, podejrzany numer rejestracyjny, czy nawet podejrzana twarz, nie wsiadasz. Po prostu mówisz, że a nie, jednak się nie decyduje na tą podróż i kierowca odjeżdża. Nie ma nic do powiedzenia, bo wokół jeździ wiele innych samochodów i widać, że jeżeli nawet by cię coś stało, powinno się mieć ze sobą takie sprzęty jak właśnie gaz pieprzowy, jak scyzoryk, żeby w razie czegoś zareagować w pewien sposób. Oczywiście, kiedy ja jechałem autostopem, miałem sytuację, że raz byłem właśnie zmuszony do prawie użycia gazu pieprzowego, kiedy leżałem sobie w namiocie i po burzy, po tym jak pająk przyszedł po moim namiocie i byłem już mega przestraszony, bo byłem otoczony Alpami, jednocześnie było lotnisko, latały samoloty w trakcie burzy, byłem sam, to była moja pierwsza podróż autostopem, to w tym momencie jeszcze do tego wszystkiego coś zaczęło obkrążać mój namiot. Ja się zastanawiałem, co to jest, przez cień, który powodował namiot. Widziałem, że to jest coś, co ma cztery nogi, chodziło wokół namiotu i w końcu sobie poszło. Ale dosłownie siedziałem z gazem pieprzowym w ręce i tuż przy zamku, żeby w razie czego od razu reagować i od razu tego użyć, bo byłem strasznie przestraszony. Ale według mnie taka podróż na pewno uczy samodzielności, doświadczenie nabywa się bardzo szybko i każdy powinien czegoś takiego spróbować, żeby się dowiedzieć, co to znaczy dostać kopa w D. Właśnie na YouTubie można znaleźć Twój kanał pod nazwą Magic Life Poland, gdzie właśnie publikowałeś swoje vlogi z podróży do Niemiec w serii z Butana Niemcy. Tak jest. Oraz vlog z podróży do Gdańska. I właśnie, jeśli chcielibyście... Tak, wspomnę tylko chwilowo, że taka dygresja, że jak jechałem do Gdańska, to była podróż tylko z jednego względu. Jak poznałem swoją dziewczynę Julę, to celem tej wyprawy było, żeby pojechać nad morze, przywieźć biżuterię związaną z bursztynem, chodzi mi o łańcuszek, i właśnie wrócić i jej to dać na znak, jako że zaczynamy ze sobą związek. I właśnie przywiozłem po 4 dniach męczarni i to była taka moja druga podróż związana z autostopem. Dosyć ciekawa, bo miała swój cel i taki pewien sposób inny podróżowania. Bardzo romantyczny gest z Twojej strony dla Twojej dziewczyny. Aby inni chłopacy brali z Ciebie przykład. Właśnie. Właśnie jeśli chodzi o pobyty w Niemczech, no to nocowałeś w namiocie, w żadnym motelu, hostelu i tak dalej, prawda? Nie. W Niemczech miałem sytuację, że miałem znajomego magika. Przyjechałem do niego i to była dosyć śmieszna historia. Miałem pojechać tylko do Niemiec i wrócić do Polski. Ale on mi powiedział takie słowa, Sebastian, nie wiem, czy mnie słuchasz, czy nie, ale powiedziałeś takie słowa: baw się życiem.
jedź przez Austrię, jedź przez Węgry, a może jeszcze i nawet dalej. Myślę sobie, no skoro tak, no to okej. Siadłem zamiast na tą stronę autostrady, to na tą i po prostu pojechałem w zupełnie drugą stronę. I tym cudem, jadąc przez Austrię, zapytałem się kierowcy takie zdanie, takie pytanie. Proszę pana, a co to za góry? Alpy. Nie wiesz? A ja mówię, o Jezu, to jestem naprawdę w Austrii. I naprawdę nie uwierzyłem w to, że ja przyjeżdżam przez Austrię. Widzę Alpy pierwszy raz w życiu. I to samo doświadczenie, że widzisz coś, czego jeszcze nie widziałaś. Widzisz coś, czego co chciałaś zobaczyć. I w sumie nagle ci się to przydarza od tak z okazji. To jest niesamowite uczucie. I dlatego właśnie chcę to cały czas robić, żeby cały czas dążyć do takiego poczucia fascynacji światem i tym, że autostop pokazuje mi, jak naprawdę można zobaczyć świat z innej perspektywy, jak to Adam wcześniej wspominał. Dla nas, dla młodych ludzi, no, potrzebujemy się poczuć jakoś wolnie i takie oderwanie się od rzeczywistości, takiej dosyć smutnej, ponurej rzeczywistości, do drugiej rzeczywistości, która nie jest usłana różami, bo trzeba oczywiście myśleć, ale człowiek podczas tej podróży, też jest to świetne i fantastyczne, tak naprawdę nie docenia się tego, jak bardzo się jest wtedy wolnym i w tym wieku, jak jeszcze nie mamy pewnych trosk takich poważniejszych jak rodzina, to zwłaszcza dla ludzi w naszym wieku to jest okazja do uwolnienia się od takiej klatki. A pokażę, jakich doświadczeń wróciliście ogólnie ze swojej podróży, to znaczy co doceniliście po powrocie do Polski, kiedy mieliście już czas, aby odpocząć i czas na spokojne podsumowanie i przemyślenie całej przygody i całej podróży. Doceniliśmy na pewno, że szczęścia się nie da złapać, bo przyjechaliśmy szczęśliwi, zadowoleni. Zadowoleni na pewno, ale nie powiedziałbym, że szczęśliwi. Dlatego że szczęście to jest coś, czego tak naprawdę nigdy się nie da złapać i po tym przyjeździe od razu zaczęliśmy myśleć, okej, Czechy były spoko, okej, ale co dalej? I uzależnia. Uzależnia i po prostu ciągle się chce jakiegoś nowego doświadczenia i tak będzie już przez całe życie, że będziemy w momencie, kiedy dojdziemy do szczytu, czyli będziemy w tych Czechach albo wrócimy, ale zawsze będzie później, ale co dalej? I to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka może być w czymś takim, dlatego że gdybyśmy tak łatwo mogli zdobyć to szczęście, to przyjechałbym szczęśliwy, wrócił do domu, powiedział, okej, jestem spełniony, mogę odpocząć, ale tak życie nie działa i jestem niezaspokojony. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Dokładnie. I co najwięcej wyniosłem z tego, że warto się otworzyć na nowe możliwości. Warto się otworzyć na nowe opcje, dlatego że można i w drugi sposób myśleć, a gdy ma się tylko jedną stronę przedstawienia sytuacji, to warto znać drugą stronę przedstawienia sytuacji. Czyli w moim przypadku na przykład to jest ta bardziej pozytywna, dlatego że mogę, kiedy z kimś rozmawiam, mogę tak naprawdę, może nie poznać, ale mogę bardziej, więcej się dowiedzieć, więcej nie dowiedzieć, ale więcej mogę po prostu powiedzieć o tym, co ta druga osoba by wiedziała z tego sposobu myślenia, ponieważ już w terytorium przybyłem, znałem tę drugą stronę. I to jest piękne, że nigdy nie będziemy usatysfakcjonowani do końca, dlatego że możemy ciągle sięgać po nowe. To brzmi niezbyt dobrze, ale moja taka największa myśl jest to, że po prostu można ciągle to kontynuować po prostu. A co z kierowcami, których poznaliście podczas podróży? Czy utrzymujecie z kimś jeszcze jakiś kontakt, czy były to tylko takie jednorazowe znajomości? Była sytuacja, że jak byliśmy w Czechach, to był chyba Brno, prawda? Gość, który po spotkaniu okazało się, że
Adam zatrzymał tam jedną rzecz u niego. Tak, zatrzymałem krecika, którego wiozłem do brata. I taki prezencik. Taki prezencik. Jak się odnalazło? I po przyjeździe do domu jak on miał na imię ten pan? Nie pamiętam. No nieważne. I ten człowiek właśnie powiedział, że Adam zapomniał krecika. I nie, czekaj, to był krecik. To był krecik. Nieważne, co to było. Chodzi o to, że napisał do nas, że właśnie jest do odebrania krecik. Tak. I że wyśle nam go, ale pod warunkiem, że my prześlemy jakieś cukierki. Co to było za cukierki? Dlatego, że właśnie miał przesłać i kupiłem mu paczkę krówek. Tak, on lubił właśnie krówki z Krakowa, krówki, a my właśnie chcieliśmy, żeby odzyskać tego krecika. I w ten sposób po około tygodniu, czy tam dwóch tygodniach utrzymaliśmy z nim kontakt i czasami jeszcze piszemy z ludźmi, którzy właśnie nas ugościli u siebie z tak zwanego portalu Couchsurfing, gdzie można za darmo przespać się u kogoś, korzystając z kogoś gościnności. Czyli coś za coś, nie wiem, bardzo ciekawa wymiana. Mhm. A czy słyszeliście może o takim projekcie jak Auto Rate Stop? Jest to tak zwany wyścig autostopowiczów, który organizowany jest co roku. Są różne opinie na ten temat, czy brać w nim udział, czy nie. Wiele osób sądzi, że to jest niszczenie idei autostopowej i tutaj też można się do tego doczepić. Ja nigdy nie uważam, żeby coś, co istnieje, żeby to niszczyć. Bardziej, żeby to wzmacniać i żeby to działało coraz lepiej. I tak samo z tym biurem podróży, tak samo z tym autostop race'em. Wiele osób stoi na autostradzie w jednym momencie i próbuje złapać stopa. Oczywiście są rozmieszczeni w różnych miejscach, ale jednak i tak to powoduje, że kierowcy czasami nawet przebiegają przez środek autostrady, co jest niebezpieczne, no i kierowcy się na to wkurzają i powoduje to, że zmieniają oni tryb myślenia o autostopowiczach, przestają brać ich do samochodu, ale jednak to nie jest... Nie można generalizować, nie wszyscy są tacy, że po jednym razie od tak znajdą się, że o, nie weźmiemy teraz autostopowiczów. Oczywiście to ma fajną ideę, bo po przyjeździe na miejsce jest fajna impreza, ludzie się dobrze bawią i wszystko jest idealnie. Dlatego ja sądzę, że to jest dobre dla wszystkich, którzy chcą przeżyć przygodę z jednoczesną taką dozą konfrontacji, takiego, jak to powiedzieć... rywalizacji. Jak ktoś lubi się ścigać i po prostu czuć tą adrenalinę w ten sposób, to jest jak najbardziej dobry sposób. Dlatego autostop race jest bardzo dobrym wyjściem dla osób, które lubią rywalizację i jednocześnie lubią autostop. To jest świetne. A czy wy chcielibyście skorzystać z czegoś takiego? Na moment obecny nie. Myślę, że nasze podróże są na tyle ciekawe, że... Ja bardziej biorę autostop jako takie, może nie duchowe, ale takie bardziej osobiste doświadczenie i przekształcać to w jakiś taki wyścig, to pierwszy, ten lepszy, nie. Chociaż to jest, bo forma autostopowania przyzwala i odpowiada czemuś takiemu. To jest jak najbardziej ciekawa idea, ale mnie jakoś to nie ciągnie. Chciałabym Cię zapytać o to, jak należy wybierać miejsce, w którym chcesz się robić swój namiot? Jakie są miejsca są do tego odpowiednie? Co trzeba uwzględnić? A jakie miejsca są zabronione? W których lepiej tego nie robić? W Polsce ogólnie w Europie rozkładanie namiotu jest bardzo ciężkie ze względu na prawo, dlatego warto się upewnić, w jakich miejscach po rozłożeniu namiotu nikt się nie przyczepi do tego, czy to będzie legalne, czy nie. Najczęściej jest to po prostu poza miastem, a jeżeli jest już sytuacja, w której jesteśmy o godzinie 23 w środku miasta i nie mamy co zrobić, najlepiej jest właśnie albo znaleźć jakiś dworzec, gdzie można się przespać, albo jakiś przystanek. Ja w takiej sytuacji, kiedy nie było co znaleźć, poszedłem do McDonalda z Adamem. W Czechach to było. To była sytuacja, kiedy couchsurfing niestety nie był aż tak sprawny w tym momencie, żeby nam znaleźć nocleg, ale to już swoją drogą. Rozkładanie namiotu. Miałem sytuację, że w Austrii, w Salzburgu, właśnie wtedy, kiedy była ta burza przy lotnisku, byłem otoczony Alpami. To była sytuacja, kiedy dojechałem do Salzburga i była godzina 17. Zacząłem chodzić po mieście, bo nie wiedziałem zupełnie, co ze sobą zrobić, co o tej godzinie zrobię, skoro miałem jeszcze w ten dzień dotrzeć do Wiednia. No ale się nie udało, więc pojawiło się pytanie, gdzie rozłożyć namiot. Poszedłem do takiego salonu okien, coś tego typu, i zapytałem się, czy mógłbym rozłożyć na ich terenie namiot. Oni powiedzieli, że tutaj pracuje farmer, który może pozwoli rozłożyć namiot na swoim terenie. Poszliśmy do tego farmera, on tam trochę gadał, coś tam mówił, że nie, a w końcu oni go przekonali i powiedzieli, że tam za tą górką mogę sobie rozłożyć namiot.
ten moment, kiedy rozkładałem namiot w takim miejscu, był... Wiedziałem, że nikt mnie tam nie zobaczy, choć z drugiej strony bałem się, bo byłem tuż przy lesie. Mówią, nie rozkładaj namiotu tuż przy drzewach, bo grozi to uderzeniem pioruna. Myślę sobie, wow, ładna pogoda, gdzie tam piorun się znajdzie? Myślę sobie, jest jakaś górka, no właśnie, jest jakaś górka, która ma wysoki, właśnie taki wysokie wzgórze. I też tak sobie myślę, no nic się nie stanie, no co miałoby się stać, prawda? Ale było to idealne miejsce pod względem tego, żeby nikt mnie nie zobaczył. Jak się okazało, tej nocy, a właściwie poranka, chciałbym, żeby ktokolwiek mnie zobaczył, bo byłem przestraszony, że jeżeli by mi się coś stało, to fajnie by było, gdyby mnie szybko odnaleźli. Najśmieszniejsza rzecz, jak zadzwoniłem pod 112 o godzinie tak pierwszej, drugiej w nocy, kiedy była ta totalna burza, byłem mega przestraszony i to było trzeci albo czwarty dzień podróży. Ja zacząłem pytaniem, good evening, do you speak English? A oni, Deutsch bitte. A ja, oj Jezus Maria, na 112, na europejski numer, gdzie powinni rozmawiać po angielsku, oni mi proszą, żebym mówił po niemiecku. Ja mówię, okej. I rozłączyłem się. Zadzwoniłem do mamy. Mama, spanie pod namiotem jest bezpieczne, kiedy jest burza? No wiesz, no ludzie śpią pod namiotem, więc no, raczej tak. Ale chyba tam była taka doza niepewności. Jeszcze miałem kolegę, który był we Wiedniu i mógł przyjechać samochodem, ale myślę sobie, dobra, już wyłączę telefon, bo jest taka burza, że w każdej chwili może sprowadzić w pewien sposób piorun. Wyłączyłem telefon i czekałem, aż ta burza przejdzie. Pioruny dosłownie co 5-10 sekund waliły, bo mówią, że w Salzburgu jest skupisko burz z całej Europy. To był ten moment, kiedy właśnie zacząłem się modlić, żeby wszystko skończyło się tak, jakbym chciał, czyli wrócić do Krakowa, troszkę odpocząć od tej przygody. Oczywiście uważam to za jedno z największych doświadczeń, jakie przeżyłem. I wracając jeszcze do pytania do tego, gdzie można rozkładać namiot, a gdzie nie można. Tam, gdzie wiemy, że nikt nas nie zobaczy w sposób taki, że będziemy komuś przeszkadzać, oczywiście możemy rozłożyć namiot. Ale jeżeli się okaże, że jesteśmy na kogoś terenie prywatnym, a nawet tego można nie widać, bo za granicą często ludzie mają ogromne tereny prywatnych, wielkich hektarów, to może się okazać, że jesteśmy na kogoś terenie, ktoś nas tam zauważy, no i ściągnie policję i będziemy w problemie. Oczywiście często kończy się na upomnieniu, natomiast jeżeli chodzi o mandaty za granicą, to oczywiście to nie są w złotówkach, ale w euro, co przelicznik jest razy 3, czy tam 4. Może to się skończyć dosyć ciekawie. Choć niektórzy mówią, że opłaca się też nie płacić mandatów, bo im się nie opłaca wysyłać listów związanych z mandatami do Polski, ale to już każdego własne zdanie i czy płacić, czy nie, no. Każdy musi zdecydować. Więc lepiej nie wracać takim dużym rachunkiem z wakacji. Racja. Gdzie miało się darmowy transport. Miało być tak tanio, a okazało się, że było drożej niż się spodziewało. A jak w ogóle wygląda kwestia odżywiania się podczas podróży autostopem? Oczywiście niektórzy mogą sądzić, że odżywianie się to branie ze śmietników, bo niektórzy uważają, że autostop to jest jak bezdomny. Otóż tak nie jest. Mamy pewnie jakieś tam pieniądze i często po prostu nie bierzemy z restauracji jedzenia, ale idziemy do supermarketu, bierzemy bułkę, przekrajamy ją na pół patyczkiem od lodów i smarujemy sobie to serkiem topionym. Tak zrobiliśmy właśnie w Czechach i tak prawie podróżowaliśmy przez całe Czechy, żeby sobie oszczędzić. Oczywiście ceny nie są tak wysokie, jakby były na przykład w Anglii czy w jakimś innym kraju, ale jednak oszczędzanie podczas autostopu to ważna kwestia, żeby sobie zostawić pieniądze na te potrzebniejsze sprawy. Czyli trzeba sobie jakoś radzić w każdych warunkach, tak jak wspomniałeś o tym patyczku. Tak. Chciałabym, żebyście każdy z Was powiedział taką jedną radę dla osób, które właśnie wahają się przed podróżą autostopem. Byście powiedzieli, o czym należy pamiętać, czego należy unikać. No taka jedna rada od Was. Przede wszystkim pozytywne podejście do całej podróży. Autostop opiera się na pozytywnym myśleniu. Jeżeli zatrzymujemy samochód i powiemy sobie, w 10 minut nie zatrzymam samochodu, to kończę z tym. Prawda jest taka, że możesz czekać albo 2 dni, albo 5 sekund. Nie ma nigdy żadnej zasady. Nigdy nie wiesz, ile poczekasz. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. A ty, Adamie, co poradziłbyś takiej osobie? Naprawdę nie wiem. Po prostu, bo to jest też kwestia, czy ktoś ma osobę, z którą by towarzyszył. Ja myślę, że najważniejsza kwestia to może otworzyć się na innych ludzi, jeśli się nie ma z kimś, a jeśli ma znajomego, który jest odpowiedzialny, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poznać tą część życia, doznać takiego doświadczenia i wybrać miejsce, które nie jest daleko. My wybraliśmy Czechy, które jest w Europie, które jest normalnym, cywilizowanym krajem. Chociaż jak czytałem też recenzje oraz myśli ludzi, którzy jeżdżą naprawdę daleko, do Indii, do Afryki, jeszcze biorą autostopa jachtami czy samolotami, to oni sobie też dadzą radę i nie znaczy to, że muszą od razu zginąć czy coś takiego.
nie są pierwszymi osobami, które to robią, dlatego mają za sobą bieg doświadczeń, które inne osoby to zrobiły. Oczywiście i mogą mieć pewność. Są że... niebezpieczeństwa, ale posługiwać się własną intuicją, własnym rozsądkiem, to nie jest nic tak naprawdę strasznego. To jest po prostu... Najstraszniejsza rzecz to jest to, że się nie ma noclegu pewnego oraz nie ma się pewnego transportu. Jak razem zauważyliśmy, z transportem naprawdę nie ma problemu. Zależy oczywiście, gdzie jedziemy. My możemy mówić tylko... Ja mogę mówić tylko o Czechach. O tej trasie, której byliśmy. Na niej nie ma problemu. A z noclegiem, couchsurfing... jak się nazywa to strona, przypomnij mi. Couchsurfing to jest dobre community, które zapewnia też zaplecze ze strony zdrowotnej. W sensie takim, że jeśli coś się stanie, to ta firma ma gdzieś zapewnione, że udostępniają jakiś numer telefonu do bliskiego. Także o bezpieczeństwo martwi się tyle, o ile przechodzimy przez ulicę, czyli patrzymy na lewo, potem na prawo i przechodzimy. Tak samo robimy. A jeszcze chciałbym taką jedną ciekawą rzecz powiedzieć, ale to już była sytuacja, że mówiłem o tym, jak ktoś przebiega przez autostradę i potem myślą sobie, o, autostopowicze są tacy i tacy. Szczerze mówiąc, nasza przygoda była taka, że w Czechach, jak po prostu zostaliśmy wysadzeni przez autobus w jakimś miejscu, gdzie nie wiedzieliśmy, jak się dostać na autostradę, to po prostu przebiegaliśmy przez wylotówkę, przez autostradę, przez takie miejsca, gdzie naprawdę samochody jadą z prędkością 150-60 km na godzinę i zatrzymanie się przy takiej prędkości i to jeszcze tuż przy zakręcie. No to darzyło się naprawdę z niebezpiecznością, no ale też na tym autostop polega, żeby mniej więcej oszacować bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo i zawsze wybrać tą niebezpieczną część. No ale może lepiej nie próbować aż tak niebezpiecznych sposobów. Też racja.